Ja pierniczę, co to ma być? No barsz z makaronem, no gdzie uszka do jasnej cholery? No makaron sobie wymyślili. A mówiłem, chodźmy do mojej mamy. To nie! Jak zwykle nikt mnie w tym domu nie słucha! I jeszcze białą choinkę sobie wymyślili, no choinka powinna być zielona, no! Od razu widać, że to nie jest rodzina z mojej strony, no moja noga tu więcej nie postanie! Pyszny ci ten barszczyk wyszedł, Gosiu. Wstrętny! Oczywiście, że powiedziałem ci tylko dlatego, żeby ci było miło. Poganko je. Gdzie moje łóżka? No, Zbyszek, zdrowia, zdrowia. I jeszcze raz pieniędzy. Spierniczaj. Nawzajem. Nawzajem srajem, już 10 raz to samo. Chociaż opłatek dobry. Podarciuchach przyszłaś na Wigilię. Klaudia, no chyba jakiś pies po drodze cię złapał. No bydle wredne przyszło w porach. Wszystko dobrze. Nic nie jest dobrze, zajebię tego szczeniaka później. Aha, no tak, mogłam się tego spodziewać. Typowe gadanie. Klaudia, ty po tych studiach w ogóle znajdziesz jakąś pracę? Ja Mamusia, niech poczęstuje się cukierkami z choinki. A, no to bardzo chętnie. No może ten? Powiem ci, że jakieś takie mdłe te cukierki. Jezu Bogdan, przecież one mają z 15 lat! Słucham? Do jasnej cholery Bogdan! No co mama robi, no? No Klaudia, no zjedz coś, a nie tak siedzisz o suchym pysku! Raz, dwa proszę coś zjeść! Oj no babciu, ale ja nie chcę, no ja się odchudzam. Odchudzać to ty się będziesz po świętach. Proszę natychmiast coś sobie wziąć do jedzenia, bo to się skończy dla ciebie źle, jeżeli nie weźmiesz. Jezu, to wolę tego uniknąć. Dobra, to wiesz co, ja sobie jednak wezmę tego pierożka. Tylko problem z tym, że ja nie lubię pierogów. Ale nie mam wyjścia. No to co Wiesław? Po jednym, nie? O, no pewnie, że tak! No gdzie wódka przy Wigilii? No zwariowałeś, Bogdan? No cicho, no trzeba się przecież napić. Wiesiek. No to siup. No dziadkowi czego żeś nie wlał? Ach, no kurczę, dziadek, zapomniałem. Czekaj, czekaj. O, już tutaj, tutaj. O, proszę. No. Ale dziadek zaraz też przyniesie coś fajnego. O, no już nie pijcie tyle, no. O, może ty babka napijesz się jednego, co? Ja nie chciałam, biorę leki. Tam jeden nie zaszkodzi, no babka, co ty to gadasz? Masz. I jak? Lepiej? Oj, lepiej, lepiej. No, powiem ci, Klaudia, że taka pannica z ciebie wyrosła, no. Pamiętam, jak jeszcze byłaś taka malutka, taka tici, tici. A teraz, no, taka panna, hu, hu, hu. Kto to k***a jest? No, pierwszy raz ją widzę na oczy. Klaudia, no poczęstuj się jakimś plackiem. No... Dobrze, to wezmę sobie sernika.
O nie, z rodzynkami to ja nie lubię. Z rodzynkami jest najlepszy. Nie? Z. Bez rodzynek. Z. Bez. Z. Bez. Klaudia, a ty masz już jakiegoś kawalera? Nie. O, to u nas jest tam taki Grzesiek. Pracowity chłop. Rodzice też porządna partia, to może was zapoznamy. No, jakby się mogło obejść bez pytania chłopaka i swatania. No niech oni szybciej żerą, bo się już nie mogę doczekać prezentów. Prezenty! Mamo, może spróbujesz taką fajną, nowoczesną sałatkę zrobiłam? Hm? A idźmy w cholerę z takimi wynalazkami, babka takich rzeczy to nie je. O, ja mam tu swoją jarzynową. Wujek, puśćkę wina, puśćkę wina, puśćkę wina! Nie puszczaj tego, no co roku te same głupoty, a idź pan w cholerę z tym! Anka, ty mnie nawet nie denerwuj, no jak miałabym głosować na takich oszustów, jakichś złodziei, no nie pamiętasz jak było kiedyś, no... Nie mam zamiaru tego słuchać! Zbyszek, wychodzimy stąd! No i właśnie Wigilia to moment, w którym cała rodzina przypomina sobie, dlaczego resztę roku spędza osobno. Wesołych świąt! Już tak na koniec kilka słów ode mnie, bo jest to prawdopodobnie już ostatni odcinek w tym roku. Także przede wszystkim chciałabym Wam życzyć wesołych i spokojnych świąt. No wiadomo, te święta troszeczkę inaczej wyglądają przez tą całą sytuację, ale i tak mam nadzieję, że spędzicie ją w gronie najbliższych. No i życzę Wam również szczęśliwego nowego roku. Mam nadzieję, że będzie on dla nas wszystkich lepszy. Także zobaczonka już chyba w nowym roku. Mówię chyba, bo coś tam jeszcze planowałam na Sylwestra, ale to nie wiem, czy się wyrobię, no bo po świętach będę miała tylko kilka dni. Także, no nie wiem, kurczę, jak to będzie. No, musicie mnie tutaj śledzić. Jeżeli pojawi się coś na Sylwka, to się pojawi, jeżeli nie, to nie. Super, to wytłumaczyłam. Nieważne, ale już postanowiłam sobie, że od nowego roku biorę się za YouTube'a, będzie mi tutaj więcej, także zostawcie suba, bo musicie być tutaj na bieżąco. Dobra, już nie przedłużam, idę. Cześć!